W 2023 roku Dzierżoniów zaplanował aż 60 milionów na inwestycje. Na większość z nich urząd zdobył zewnętrzne dofinansowanie. Największą liczbę stanowią inwestycje w infrastrukturę drogową. Miasto przykłada też dużą uwagę do zadań, które w przyszłości przyniosą oszczędności. Sporo zadań związanych jest też z remontem w placówkach publicznych, głównie w dzierżoniowskich przedszkolach. W 2023 roku mamy już zatwierdzony budżet przez Radę Miejską, i to, co myślę, dla obserwatorów, dla mieszkańców najważniejsze, to oczywiście kwestie inwestycyjne na ten rok budżetowy. I tutaj muszę powiedzieć, że pomimo wielkich trudności z dopięciem budżetu ze względów finansowych, ze względów finansowania samorządów przez obecny rząd, tak jakby siłą rozpędu w tym roku 2023 te inwestycje będą na bardzo wysokim poziomie. To jest ponad 60 milionów złotych w skali miasta dzierżeniowa, to jest ponad 30%. Budżetu naszego miasta, więc duże wyzwanie przed nami, ale też duża zmiana, jeżeli chodzi o wizerunek ulic, budynków, obiektów użyteczności publicznej. Więc tutaj bardzo cieszę się, dziękuję Radzie, że wyraziła zgodę na tak ambitne plany inwestycyjne. Z góry przepraszam mieszkańców, że pewnie będą pewnego rodzaju utrudnienia komunikacyjne czy jakieś organizacyjne, ale wiemy, musimy troszkę przecierpieć, żeby potem było lepiej. A o tym cierpieniu to mówię szczególnie o inwestycjach drogowych, bo w tym budżecie 60 milionowym mamy 42 inwestycje i połowa z nich to są właśnie prace drogowe. Ja tak mówię, że już powoli powoli dobiegamy do końca tych utrudnień i prac drogowych, bo tak naprawdę już ostatnie drogi wojewódzkie i te nasze główne miejskie modernizujemy gruntownie i już po tej modernizacji naprawdę będzie tylko potrzeba takiego stałego utrzymywania i zwykłego remontowania w przyszłych latach, także te utrudnienia powoli powoli będą się kończyć. Ale co najważniejsze z tych takich inwestycji drogowych, co pewnie państwa interesuje, to oczywiście ulica Kilińskiego, ta która już przechodzi z tamtego roku, ze względów tam formalnych proceduralnych już powoli finiszujemy z tymi pozwoleniami na budowę, więc na pewno rozpoczniemy działania przy tej drodze. Ulica Sikorskiego, która przechodzi z poprzedniego roku, w ogóle tych inwestycji przechodzących z roku na rok jest kilkano, one są tak duże, tak Zbudowane, że nie sposób tego sfinansować, zakończyć i rozliczyć w ciągu jednego roku jest oczywiście możliwość, żeby robić to w, w ramach dwóch, trzech czy więcej nawet lat. Z inwestycji drogowych oczywiście też remont ulicy Ząbkowickiej, od świateł do y, ulicy Słowiańskiej, y, ale też taki, takie drogi może nie bardzo ważne i istotne, ale na osiedlu Makowym ulica Wieniawskiego rozpoczynamy zakończenie na nawierzchni na ulicy Armii Krajowej przy cmentarzu, ta nowa ulica, która została zabudowana budynkami i jest uzbrojona, już tam ludzie mieszkają, więc też taką umowę mamy, że przy większej ilości już, przy dużej ilości jakby zagospodarowania działek przystępujemy do wykonania nawierzchni. Także mnóstwo tego typu działań, które naprawdę usprawnią chociażby ulica Szkolna, która też wymaga już od wielu, wielu lat naprawy, ale też zmiany komu układu komunikacyjnego. No wiemy, że tam ciężko dwustronnie się poruszać, po tej modernizacji będzie to zupełnie inaczej wyglądać. Więc trudne zadania, dużo tych zadań Zadań, ale myślę, że wszystkie będą służyły mieszkańcom, wszystkie będą dobrze odbierane. Co ważne, finansowanie tych zadań jest w większości ze środków zewnętrznych. Tak jak zawsze mówię, że każdą złotówkę, którą otrzymujemy z zewnątrz, chcemy pomnożyć, wykorzystać maksymalnie i tak to będzie w tym budżecie roku 2023. Prócz tych inwestycji drogowych? Oczywiście inwestycje budynkowe. Tutaj kończymy budynek na ulicy Prusa, ten budynek komunalny, gdzie będzie ponad 70 nowych lokali mieszkalnych, ale również TBS, który kończy jakby powoli ten projekt ulicy Sowiogórskiej, gdzie jeszcze 2 3 lata temu można powiedzieć, było to słynne ściernisko. Teraz powstało piękne mini osiedle. Myślę, że taka fajna wizytówka naszego miasta tutaj na wieździe od ulicy Świdnickiej, ale też inwestycje oczywiście w przedszkola, no modernizacja dachów, czy w przedszkolu publicznym numer jeden, termomodernizacja. Tutaj mamy dokumentacje projektowe, wykonujemy na przyszłe inwestycje, bo oczywiście nie zwalniamy tempa. Jak mówię, bardzo się obawiam i myślę, że to będzie taka wręcz narodowa debata i rozmowa na temat funkcjonowania samorządów w przyszłości i finansowania tych samorządów, bo tak nie może dalej być, że po prostu my, jak wszyscy, mamy koszty takie, jakie są rzeczywiste, związane chociażby z inflacją, natomiast przychody te, które przychodzą z budżetu państwa, są ograniczane. No tutaj nie ma, nie ma takiego burmistrza, nie ma takiego ekonomisty, który z taką sytuacją sobie będzie radził, ale myślę, że to jest okres jakiś taki przejściowy, to jest chwilowe zawirowanie i myślę, że ktokolwiek nie będzie w u tej władzy centralnej, zrozumie to po jakichś rozmowach, dyskusjach wskażemy, pokażemy jako samorządowcy, że trzeba tą formułę zmienić. Na tą chwilę dzierżeniowskie inwestycje mają się dobrze. Tutaj nasz wydział jest świetnie zorganizowany. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby prowadzić to wszystko. To oczywiście też oczekujemy na odpowiedź tej grupy wykonawczej. Też są problemy, bo oczywiście te firmy też borykają się z różnego rodzaju kłopotami finansowymi, organizacyjnymi, czy dostawą materiałów, czy z pracownikami, ale, ale powoli to się normuje i mam nadzieję, że sprawnie przez ten proces inwestycyjny roku 2023 przejdziemy. Szczegółową listę inwestycji, które zaplanowane są na 2023 rok w Dzierżoniowie, przedstawiamy na naszej stronie internetowej pod materiałem telewizyjnym.